Tą sztuką jest jakby. Byłaś może ty na występie magicznym kiedyś z własnej woli? A nie, że przypadkiem? Nie. A czy ty może widziałaś na ulicy, ktoś do ciebie podszedł jakiś, słuchaj, ile masz czasu i dlaczego to będzie najlepiej spędzony czas? Znaczy, ale to jest za długa historia, więc nie opowiem, ale, to ale, tylko ale nie dalej jak 3 dni temu pod Dworcem Zachodnim kupiłem fałszywe perfumy Versace za 50 zł i na metce było 450. To jest bardzo długa historia, ale gość złapał mnie na poczucie winy i poczucie bycia miłą osobą, bo spytał mnie o... opowiem początek, potem będzie taki... Ale on spytał mnie, jak daleko jest do Berlina i to już powinno wzbudzić moje podejrzenie, bo kurwa, co to za pytanie, jakby... Ale ja jako osoba z natury taka, że trzeba być uczynnym, no to wyciągnąłem telefon i sprawdziłem i wtedy on zaczął mi ściskać, powiedziałem mu, że jest tam ileś tam kilometrów i on zaczął mi ściskać dłoń i w ogóle i mówić, że bardzo mi dziękuję i czy mam dziewczynę. To jest taka metoda właśnie, klasyczna metoda naciągaczy, zdobądź jakąś taką więź z naciąganym. Ja w szczególności naciągaczy matrymonialnych. Tak. On zresztą, no ja powiedziałem, zablokowałem tutaj naciąganie matrymonialne, przynajmniej na pewnym poziomie, mówiąc, że mam żonę. Byłem bardzo dumny z siebie, chociaż jest to bardzo konserwatywna i żałosna duma, ale no i w każdym razie on wtedy powiedział, że daje mi te perfumy dla żony i wydobył 2 flakony fałszywych perfum Versace. I ja powiedziałem, że oczywiście nie chcę, a on zaczął mówić, że jest mi bardzo wdzięczny i Polakom, że pomagają i że on, i żebym go nie obrażał. I to się powtórzyło 3 razy, ja w końcu znałem, no Jezu, no daję, to nie chcę obrażać człowieka i wziąłem. I wtedy on powiedział, żeby dać mu pieniądze na bilet i ja czułem, no kurwa, jak wziąłem te perfumy, to już chyba trochę mu wiszę. To jest to pewnie niezła historia na swój sposób. Poszedłem do bankomatu i chciałem wypłacić 40, ale nie było, a wtedy on stoi z boku i podpowiada, 50 jest, jakby. I wypłaciłem 50, to już prawie koniec. Co już jeszcze 2 dni trwało, powiem wszystko, a potem się rozejdziemy. Nie no, a wypłaciłem 50, a on mówi wtedy, a w ogóle to 200 potrzebuje. No i wtedy, i to był ten moment, bo jakby ja się dobrze odnajduję jako straszny twardziel i wściekły dzik w takich sytuacjach bardziej konfrontacyjnych, że ktoś mnie naciska, bo wtedy mówię, nie dam ci 200. Ale od razu mi się zrobiło też głupio i mówię, no oddam ci perfumy. A on mówi, wezmę jedne. Po czym faktycznie wziął jedne i rozstaliśmy się bardzo tak chłodno, w sensie... Dobrze, no, więc byłem, miałem historię niejako z magikiem. No jest. Zostałem naciągnięty. Tak. W pewien sposób. No. No trzeba przyznać, że wasza więź była jednak iluzją. Była. Ale nadto, dobrze, że nie był w zmowie z bankomatem i on nie, wiesz, bankomat 200 w bankomacie tylko, siedział jego kumpel. Mówi, ma tylko 500. 4 stówek. Przepraszam. Wielokrotność 500 można wypłacić w tym bankomacie. No dobrze, nie będę dopytywał tam o szczegóły tej historii, bo widać, że jesteś roztrzęsiony do teraz. Tak. Nie, ja czuję się głupio, że tak długo mówiłem, zajmując państwa czas. Skąd? Mam dla państwa perfumy. Zamiast za to jakby rozdam zaraz, ale... Przy wyjściu każdy po psiku ma, także jest elegancko. Proszę się ustawić i wchodzić i tak, bo się wchodzi w perfumy. Dobrze kojarzę, że nie należy To zależy. Ja słyszałam taką teorię, że... W Seforze, tak, wiesz, że baba... Ja tylko to słyszałam. Baba wchodzi, nie, chłop baba... wychodzi, kobyła biega, wiecie, kurwa. Nie no, przepraszam. Proszę nie cytować topowego materiału stand-upowego. Nie, no, że tak się mówi, że to jest zapach, to jest biżuteria i że baba powinna psikać się na 4 strony świata i sobie wchodzić w to, żeby mieć na włosach, na ubraniu, że generalnie jakby tu się osadza ten zapach. A chłop zaraz po kąpieli się myje, się wytrzeć ręcznicę. Przed ubraniem i na klatę, że to tam się ciepło robi. Dobra! Nie, ale jak na 4... Niech się każdy psika jak chce. Tak jest, a Grzegorz tutaj rozda. Tylko jedno pytanie, 4 strony świata, no ale to nie, jedna ze stron to nie jest do góry. To by było... Bo jakby orientujemy... Za siebie musisz. Nad sobą. Pod trzeba było... We wszystkie strony. Nie, jakby tylko wskazuje na ten, że Sephora gdzieś tam może jakby dziwnie podeszła do kulistości Ziemi. Nie pierwszy zresztą raz.